problemem tego prezydenta jest to, że on wielokrotnie pokazywał, że umie naprężyć muskuły, a potem chować ogon pod siebie. Mimo inwestycji w jego kandydaturę prezydenta, no to osłabia też Andrzeja Dudę tak wewnętrznie w jego własnym obozie, tak? Bo jednak zainwestował w coś, co się okazało porażką. A o czym to świadczy? Że prezydenta ktoś wsadził realnie na minę. Bo dobry, no taki polityk na przykład jak, niedobry, ale skuteczny jak Tusk, idzie na wojny, które ma wygrane, tak? A on znowu przegrywa. No to jakby nieskuteczność jego razi po oczach i to jest wtedy takie śmieszne i kuriozalne i się przypomina Adrian i wszystkie kpi. Tak, poza... Trochę właśnie o tym, jak PiS się obudował, między innymi w sprawie ustawy kompetencyjnej chciałabym porozmawiać chwilę, bo z jej zapisów bardzo ochoczo próbuje korzystać prezydent Andrzej Duda. No i mamy ten żenujący spektakl permanentnego konfliktu między MSZ-em a Pałacem Prezydenckim, między rządem a Pałacem Prezydenckim. Padają już nawet takie sformułowania, że część ambasadorów to są ambasadorowie przy prezydencie. Znaczy w ogóle nie ma w polskiej konstytucji takiego sformułowania, no ale jak rozumiem, ta ekipa od konstytucji odchodziła niejednokrotnie, pan prezydent także, więc ustawą zasadniczą nie bardzo się przejmuje. Czy to rzeczywiście jest tak, waszym zdaniem, że prezydent będzie blokował wszystko do czasu końca swojej kadencji, bo tak i przez to obniży rangę polskich dyplomatów na całym świecie. No bo wiemy, że Sikorski ewentualnie wyśle tych ludzi w randze charge d'affaires, ale to jest obniżenie rangi. No to jest realny koszt i będzie brał za to odpowiedzialność prezydent. Moim zdaniem nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie są jego konsekwencje i pozostaje pod wpływem swoich doradców. Na pewno widać, że zyskał werwę i taką, nazwijmy to delikatnie, asertywność. Tylko, że problemem tego prezydenta jest to, że on wielokrotnie pokazywał, że umie naprężyć muskuły, a potem chować ogon pod siebie. I teraz oczywiście jest wygodnie, bo jest inny obóz polityczny i on może pokazywać, tak, że jest twardzielem. Takie aktywności, jak PiS był u władzy. No właśnie, no i to jest jedna rzecz, ale po pierwsze, bo słusznie mówisz, że się obudowali, ale też no, wielokrotnie widać, że było tam dużo dyletantów, nieprzypadkowo, bo tacy są łatwiejsi do kierowania, ale zobacz, prokurator Barski, który miał być nieusuwalny bez decyzji prezydenta, okazał się być źle powołany i mamy teraz innego prokuratora krajowego. Te przepisy, które zmienił prezydent, szczególnie będą niewygodne dla władzy, jeśli chodzi o naszą prezydencję i obsadę komisarzy. Mhm. Tutaj on może bardzo szkodzić, ale to co... Słuchajcie, no, ustawa kompetencyjna jest po prostu niezgodna z prawem. No na to wygląda... Więc, może trzeba zrobić tak, że po prostu nie bierze się pod uwagę jej zapisów i tyle. No przestać się... Ale jest tutaj jedna rzecz w ogóle. O tym, że to jest sprawa stricte polityczna, świadczy jedna rzecz i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że prezydent był umówiony na pewne zmiany, tak, że nie będzie ich blokował pod warunkiem, że nie będzie, no tam była sporna kwestia dosłownie kilku osób i była taka wstępna zgoda na to, żeby to przeprowadzić w sposób cywilizowany i nie godzący w rację stanu, w naszą politykę zagraniczną. Szczególnie w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, geopolitycznie, politycznie, i ta polityka zagraniczna powinna z każdej strony przez prezydenta także być wzmacniana, a nie osłabiana. Tomek, co ty myślisz na temat tego żenującego dość przedstawienia? To czy ustawa kompetencyjna jest niezgodna z prawem, tego nie wiemy. No nie wiemy, bo jest niekonstytucyjna. Ale kto tak stwierdził? No właśnie, to jest... Słuchajcie, to nie jest to, że ja bronię tej ustawy, okay, tylko pytam się, kto tak stwierdził. Mm-hmm. Bo jest coś takiego jak domniemanie konstytucyjności, prawda? I problem jest taki, no tak, kto ma to stwierdzić. Tak, obecny Trybunał nie orzeknie niekonstytucyjności. No i tutaj zrobiliśmy bohaterski obrót o 360 stopni i wylądowaliśmy w punkcie wyjścia. To znaczy, prezydent przygotował sobie ustawę, wiedząc, że idzie wiatr zmian. Ja, no tak. Ustępująca władza pomogła mu ten projekt uchwalić. No i teraz my mamy taki legislacyjny pasztet. Generalnie prezydent i jego ekipa bardzo chwalą się tym, czy upajają się tym, że to jest prezydent, który w reżimie obecnie obowiązującej konstytucji od 1997 roku jest pierwszym na tym stanowisku, który nie tylko utrzymał, ale wręcz rozszerzył własne kompetencje. Takie zdanie kiedyś usłyszałem z tego otoczenia. No i rzeczywiście Andrzej Duda bardzo tak właśnie jest przywiązany do tej swojej funkcji i tego, jak może oddziaływać. I rzeczywiście jest coś takiego, że mam wrażenie, że prezydent
definiuje jakąś dyscyplinę sportu, w której on startuje, ale w której nie chce startować nikt inny. Więc on tam się ogłasza jako uczestnik, sędzia i zwycięzca tej dyscypliny. Tak? Sam bo sobie na przykład zakłada medal na szyję jeszcze. On sobie określił, że mamy takie kraje, w których to on właśnie powinien mieć kluczowe zdanie co do obsady ambasadorów. Na przykład kraje prezydenckie, Stany Zjednoczone, kraje Francja, prawda? Bliski Wschód, przedstawiciele przy ważnych organizacjach jak NATO czy ONZ. To pan Mastalerek mówi, ale to jest ambasador prezydencki. No i właśnie, tylko kto tak stwierdził? To moje wyjściowe pytanie. Kto tak stwierdził i kto jest w stanie to podważyć? Mhm. No i dzisiaj mamy klincz w sprawie ustawy kompetencyjnej. No jest to dosyć ciekawa, że tak powiem eufemistycznie, konstrukcja, no bo rzeczywiście prezydent chce mieć tutaj wpływ na to, kto zostanie unijnym komisarzem, ale nie tylko, bo ta ustawa mówi też o innych ważnych stanowiskach, tak samo kto zostanie sędzią TSUE i tak dalej, i tak dalej. Natomiast słyszymy też, jaka będzie prawdopodobnie reakcja rządu Tuska, czyli to będzie taki klasyczny bypass prezydenta. Tusk przecież mówi wprost. Prezydent może sobie różne rzeczy mówić, opowiadać, może składać protesty. To jest procedura, która jest pomiędzy nami, w sensie rządem, a nimi, czyli Komisją Europejską. I Komisja Europejska po prostu dostanie jakąś notę z polskiego rządu, że nie wiem, czy to pan Sikorski, czy ktoś inny jest naszym wskazaniem na przykład na stanowisko komisarza do spraw obronności, czy do spraw rozszerzenia. I przyjmie to za dobrą monetę. Taka jest kalkulacja Tuska. Myślę, że Tusk nie wysyłałby takich komunikatów, gdyby on nie wiedział, czy nie był jakoś wstępnie już dogadany z urzędnikami Brukseli, że tak to pewnie wyjdzie. Co może zrobić prezydent? Bo to tak też nie jest, że prezydent jest tutaj jakiś monarchą. Może się nadąć, może znowu wysłać różne pisma do różnych gremiów międzynarodowych i myślę, że na tym się skończy. To znaczy, znowu będziemy mieli sytuację, że prezydent swoje, rząd swoje i tak sobie dodryfujemy do końca kadencji prezydenta. Będzie okres jakiegoś napięcia, powiedzmy miesiąc, dwa wokół tej sprawy. Komisja zostanie powołana, prezydent się wścieknie, Donald Tusk powie, zrobi że swoje. No trudno, ale karawana jest dalej. To tylko jedno zdanie, bo żeby rozszerzać swoje kompetencje, trzeba mieć coś, czego prezydent nie ma, już nie będzie miał. Czyli jakikolwiek autorytet. Znaczy on się skompromitował nawet w zeszły weekend. On powiedział o tym, że jest odwoływana ambasadorka, która jest rodziną Pileckich. Tak? No to są takie rzeczy, które są no, elementarnymi błędami i trudno takiego człowieka traktować poważnie. Jeżeli to się nie uda. No, jego kandydat nie dostał się do Europarlamentu, pan Kolarski, który był wspierany przez pana prezydenta Dudę, który właściwie zamienił się w członka sztabu wyborczego PiS. No bo pan Kolarski startował z list PiSu. No przestańmy wreszcie udawać, że to jest co innego. No tutaj pan prezydent się bardzo mocno zaangażował. Trzykrotnie bodajże odwiedził Wielkopolskę. Głosował nawet w Ostrowie Wielkopolskim po to, żeby mocą swojego autorytetu sprawić, aby wyborcy postawili na Kolarskiego. No i klops. No, ale w polityce liczy się skuteczność. Znaczy to, że oni dali jakiemukolwiek człowiekowi jedynkę, gwarantuje państwu, że mieli absolutne przekonanie, że on nie ma szans na mandat. No on jest jałowy, papierowy, niecharakterystyczny, konia z rzędem temu, kto wymieni trzy jakieś ważne inicjatywy, które on przeprowadził. On tam został wysłany na skazanie, a prezydent chyba uwierzył, że jak on tam pojedzie, to jego wielki autorytet i miłość Polaków dla niego spowoduje, że oni będą kochać człowieka bez żadnych właściwości. No to wiemy już, że to się nie udało, a o czym to świadczy? Że prezydenta ktoś wsadził realnie na minę, bo dobry, no taki polityk na przykład jak, nie dobry, ale skuteczny jak Tusk, idzie na wojny, które ma wygrane, tak? A on znowu przegrywa. No to jakby nieskuteczność jego razi po oczach i to jest wtedy takie śmieszne i kuriozalne i się przypomina Adrian i wszystkie kpiny. Tak, poza tym prezydent prowadzi jeszcze tak zwane wojny zaczepne, co było widać bardzo intensywnie podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Uderzyło mnie, szczerze mówiąc, to, jak powiedział o politykach, którzy niejednokrotnie kalali mundur polskiego żołnierza. Oczywiście tutaj był psztyczek i szpilka wbita w podbrzusze Donalda Tuska. No a mnie na myśl już niejednokrotnie państwu zresztą o tym mówiłam, ale myślę, że warto to powtórzyć, oczywiście z przymrużeniem oka, to mówię, że może chodziło o Nangę Garkel i o pana Macierewicza i o sytuację, w której polski rząd oskarżał polskich żołnierzy i podawał w wątpliwość to, czy zadziałali zgodnie z prawem, czy nie. Mimo, że cały świat tych naszych polskich żołnierzy bronił, to nasz rząd tego nie robił. To może o to chodziło panu prezydentowi, jeżeli chodzi o kalanie polskiego munduru. No ale z drugiej strony, nie wiem, czy ktoś się spodziewał, że Andrzej Duda będzie chwalił polski rząd. Znaczy,
No chwalić nie musi, ale po co takie bzdury opowiadać? A poza tym są obszary, w których naprawdę trzeba być odpowiedzialnym. No można się kłócić o milion spraw, tak? A kłócimy się, znaczy on atakuje premiera rządu w czasie, kiedy mamy wojnę tuż za wschodnią granicą. Przepraszam, że ja ci wchodzę w słowo, ale to po prostu jest tak bulwersujące, że nawet w takich sprawach nie jest w stanie sobie dać się na wstrzymanie. Mówię, ma 1 500 000 możliwości odróżniania się i pokazywania, jaki jest twardy. A bawi się w atakowanie rządu, gdzie powinniśmy być jednym frontem ze wszystkimi, łącznie z Konfederacją, komunistami, nie wiadomo kim jeszcze, tak? Powinniśmy mieć pewne rzeczy. No ty pamiętasz te historie, kiedy funkcjonowaliśmy w ramach konsensusu, szerokiego konsensusu wszystkich, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. I to musi wrócić, tak. I my musimy o tym mówić. Obawiam się, że nie wróci, przynajmniej przez rok jeszcze. Ja myślę, że niestety pokusa takiego przytyczka w stronę politycznego adwersarza jest silniejsza. Ja myślę, że to może być... Ja myślę, że prezydent zapamiętał Donaldowi Tuskowi, na przykład to było takie chyba pierwsze posiedzenie z nowo wybranym rządem, kiedy sprawy miały dotyczyć wielkich inwestycji, CPK, Atom i tak dalej. A w tej części medialnej i ogólnodostępnej no, Donald Tusk ewidentnie wykorzystał te swoje 5 minut i nie omieszkał wspomnieć o Pegasusie i widać było po prezydencie, że jest mocno zirytowany, bo prezydent zupełnie nie wykorzystał tego. Nie wykorzystał i nie był ciekawy w ogóle tych dokumentów, które proponował mu wręczyć premier, prawda. Jeszcze chciałem tylko nawiązać do pana Kolarskiego, jego porażki wyborczej mimo inwestycji w jego kandydaturę prezydenta. No to osłabia też Andrzeja Dudę tak wewnętrznie w jego własnym obozie, tak? Bo jednak zainwestował w coś, co się okazało porażką. A przecież pamiętajmy, że PiS jest teraz na etapie szukania kandydata na wybory prezydenckie. Słuchajcie, już pan prezes zarządził szereg badań ilościowych, jakościowych dotyczących kandydata na prezydenta. My już weszliśmy właściwie w kampanię prezydencką chyba, tak? No, nieoficjalną. Właściwie to tak. To znaczy rzeczywiście, bo to jest prawda, że PiS jeszcze nie ma wskazanego kandydata. To nie jest tak, że to jest jakaś szczelnie ukrywana osoba, po prostu tego kandydata jeszcze nie ma. Zdecydował, że to nie będzie kobieta. No jest chyba kilka, już żegna się z marzeniami. Jest kilka takich kryteriów, które prezes Kaczyński sobie już przyjął na tym etapie. No, przede wszystkim, no, tak jak mówiono na przykład o panu Magierowskim, że on ma taki sznyt intelektualisty, że zna języki, no i ambasador, bo ma. Tak. Pełna zgoda. Ale nie ma szans na zostanie raczej kandydatem PiS-u, bo jest za mało pisowski, to nie ta bajka i tak dalej. Więc on odpada. Mateusz Morawiecki. No tu w PiS-ie jest przeświadczenie, że Mateusz Morawiecki mógłby wejść do drugiej tury, ale w tej drugiej turze jednak ta polityczna hipoteka, którą by za sobą tam pociągnęłaby go, no może nie na dno, ale nie na tyle, żeby mieć 50% plus 1. Natomiast to, co mówisz, jest też przeświadczenie, przynajmniej w głowie prezesa, że i to, jak rozumiem, też wyszło PiS-owi z badań, że odkąd w percepcji wyborców pojawił się temat wojny, zagrożenia i tak dalej, no szanse kobiety, kandydatki spadły. I to jest, no ja się z tym nie zgadzam dość fundamentalnie, no ale no tak wyszło widocznie z badań i taką decyzję podjęto i takimi kategoriami myśli prezes. Nasza Beata kochana jest do 500+, a nie do stawania na granicy wschodniej. No więc pytanie, do jakiej kandydatury oczywiście nas to prowadzi, no gdzieś te nazwiska kulają, ale... No właśnie, Jacek Siewiera to on jest się też... pojawił tak dość niespodziewanie w tym ostatnim sondażu z wynikiem ponad 10%. Sam oczywiście absolutnie się do tych nie odnosi, mówi, że nie ma pojęcia, jak w tym sondażu się znalazł, ale właśnie w kontekście tym, o którym mówisz, Tomek, czyli tego zagrożenia, perspektywy wojny i tak dalej, to Siewiera może byłby dobrym strzałem, jak uważasz, Radku? Nie uważam, że byłby dobrym strzałem, ale to na dłuższą dyskusję. Natomiast ważne jest też to, jak on teraz się zachowuje i tylko zwrócę uwagę na jeden fakt, że o ile były puste rzeczywiście ławy w Sejmie, to było też dużo głosów bardzo chwalących projekt, który on przedstawiał i to były głosy z Hołowni. I na razie państwa zostawię z tą myślą. Natomiast na pewno jest nie, tak... Nie, nie zostawiaj. Nie, no to jest tak, że no, pan Siewiera jest w bardzo dobrej komitywie z Szymonem Hołownią, o czym ludzie w Polsce 2050 wiedzą i w Pałacu Prezydenckim, a relacjonuję moją rozmowę dosłownie z dzisiejszego ranka, uważają, że on jest po tamtej stronie, tak? Znaczy on rządu nie atakuje, to jest prawda.
No i ja też, a rząd też jego nie atakuje, tak. I on ma taką pozycję, że to jest zupełnie niezrozumiałe i rozepchnął się skutecznie, ale ma różne wady, które też mogą kiedyś wyjść i to go moim zdaniem dyskwalifikuje. Natomiast on prowadzi własną politykę, zresztą całe życie ją prowadził. To jest człowiek self-made man, no i dużo rzeczy mu się udało bardzo szybko zrobić. Czasami jest tak, i sami wiecie, że takie szybkie kariery mają jakieś dziwne takie trampoliny, które jeżeli wyjdą na jaw, to się pokazują. To pokazują tak takiego człowieka. Drobny balonik, który pęka przed metą. Jeszcze jedno takie kryterium, tylko może takie negatywne, które PiS sobie wewnętrznie przyjął przy tych poszukiwaniach kandydata, bo prezes Kaczyński niespecjalnie wierzy w zapewnienie premiera Tuska, że nie interesuje go kandydowanie w wyborach prezydenckich. Znaczy, jest taka koncepcja w PiS-ie, że to, co zapowiedział w TVP Donald Tusk, że jego nie interesuje kandydowanie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, że to może być po prostu zmyła taktyczna. Biorą pod uwagę taki wariant. A dlaczego o tym mówię? Bo PiS chciałby powtórzyć manewr na Dudę. To znaczy, łatwiej byłoby wskazać takiego kandydata, gdyby było wiadomo, kto będzie tym głównym przeciwnikiem. A nie wiadomo, czy to będzie Tusk, czy to będzie Trzaskowski, czy jeszcze ktoś Sikorski, inny. Bo to też jakoś tak. Łatwiej jest takiego kandydata dopasować do tego kontrkandydata, bo na tym opierała się siła kandydatury Andrzeja Dudy w 2014-15 roku. No tak, naprzeciwko Bronisława Komorowskiego. Przeciwieństwo Bronisława Komorowskiego. Starość, młodość, przebojowość, trochę taka, no powiedzmy, zużycie materiału i tak dalej, i tak dalej. No i ale efekt był taki, jaki widzieliśmy. Też, że absolutnie nie wierzył w możliwość zwycięstwa w tych wyborach. Wszyscy byli zaskoczeni, łącznie o tym, jak przyszło z dwoma głównymi kandydatami, tak? Dokładnie tak, dlatego tutaj no, to jest bardzo ciekawa historia. Ale tylko pierwsze wrażenie robi się raz, więc pytanie, czy taka melodia, którą znamy, zrobi na nas podobne wrażenie, tak? Nie jestem fanem hazardu i nie będę go promował, ale gdybym miał 100 dolarów, to 90 stawiałbym na Mateusza Morawieckiego i nie dlatego, że ma jakieś szczególne kompetencje, tylko dlatego, że nie możemy lekceważyć faktów. On jest najpopularniejszym politykiem prawicy teraz realnie. Mimo wszystko, mimo wszystkich jego kłamstw i obciążeń i tak dalej, będzie mógł kłamać równie wdzięcznie, a nawet może lepiej, bo na przykład na komisji pokazał się bardziej taki twardy i tam kontestował. Więc ja bym obstawiał jednak Mateusza Morawieckiego, ale zobaczymy. No plus jeszcze wybory europejskie go wzmocniły, bo jednak to jego ludzie się przede wszystkim tam dostali, to oni zrobili dobrą kampanię. Jak zareaguje na to prezes Kaczyński, bo może zareagować. Powinien teraz jakieś... On nie lubi, jak się ktoś ponad przeciętność wychyla. Tutaj ewidentnie no, po nosie sam dostał sam prezes, bo on osobiście namaszczał tych kandydatów, na przykład Annę Fotygę, prawda? I nic to nie dało. I wszedł z piątego bodajże miejsca Piotr Müller, czyli człowiek Mateusza Morawieckiego. Dobrze, ale to zostawmy. Ja zastanawiam się, dlaczego teraz wszyscy nagle znów zaczęli szukać pracy Donaldowi Tuskowi. Bo koalicjanci w postaci PSL-u, w postaci jeszcze bardziej przybliża Marka Sawickiego, mówią, że no to jest właściwie pewne, że on wystartuje w wyborach prezydenckich, ale pojawiły się też jakieś plotki wypuszczane nie wiadomo skąd, że Donald Tusk będzie starał się o stanowisko szefa Komisji Europejskiej. No bzdura to jest. No bzdura, no właśnie. Dziwiłem się, że mówisz o tym, ale trzeba o tym mówić. Trzeba o tym mówić. Nie ma takiej opcji. No nie ma takiej opcji i nie będzie takiej opcji. Już wielokrotnie powiedział o tym, że jego kandydatką jest Ursula von der Leyen. I, już się dogadali w wielu kwestiach przecież. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu na naradzie to nie ma z tym wyjść oficjalnie, w sensie wyjść z takim poparciem. Pamiętajmy, że Ursula von der Leyen była ostatnio na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Tak. Myślę, że nie bez przyczyny. Więc to uprawdopodobnia raczej ten wariant, że będzie poparcie dla szefa komisji. A to też jest coś. Znaczy, bo wygrana Platformy, w przeciwieństwie do nawet wygranej PiS-u, gdyby nastąpiła, a nie nastąpiła, wzmacnia bardzo Donalda Tuska, bo on wprowadził 21 przedstawicieli do IPP, do partii, która będzie najliczniejsza ciągle i będzie musiała najlepszy się wynik okopać. Z tych z IPP. I to bardzo partii zrzeszonych w IPP w strukturach unijnych, dokładnie. Natomiast ja zastanawiam się, dlaczego wszyscy szukają mu pracy, czemu ma to służyć? Tak mnie zainspirowałaś teraz, że mi się wydaje, że niektórzy szukają mu pracy, bo mają dość tego zamordyzmu, o którym mówią wprost, że on jest teraz absolutnym tyranem, że trudno się z nim kontaktować. No Marek Sawicki, który jest jednym z filarów PSL-u, dopiero co w Radiu Z opowiadał, że no on nie ma telefonu do Donalda Tuska, on może najwyżej z nim porozmawiać tam dwa zdania w Sejmie. No i może niektórzy liczą na to, że jakby Donalda Tuska nie było, to jakoś rozwiną skrzydła. No ale wydaje mi się, no bardzo to jest zastanawiające i to jest dobre pytanie i należy do niego wracać. Tak, ja też myślę, że klimat w koalicji jest teraz taki, zwłaszcza po wyborach europejskich, że niektórzy po prostu życzą mu zmiany tej pracy.
No problem jest taki, że Donald Tusk pełni podobną rolę, którą Zjednoczonej Prawicy pełnił Jarosław Kaczyński. Znaczy jest spinaczem, tak? I teraz znalezienie mu jakiejś innej pracy, na którą on się jeszcze skusi... To by wszystko leżało i kwiczało, no taka jest prawda. Pytanie, no. Pytanie o następcę, o sukcesję, tak? No ja za bardzo tutaj nie widzę kogoś, kto... Ale ja nie czuję, że Donald Tusk w ogóle potrzebuje następcy w tym kontekście, że on chyba nie ma zamiaru odchodzić na razie zupełnie. Ale to się też takie szukanie na siłę... To się wpisuje w tę opowieść o Tusku przyjrzającym na białym koniu i ratującym Polskę przed trzecią kadencją PiSu. To znaczy, to się, jak rozumiem, opiera na przeświadczeniu, że Tusk swoją robotę już zrobił, to znaczy Polska została odbita. I teraz już i w związku z czym on może teraz zagrać trochę na siebie, no bo jednak taka prezydentura, no to z jednej strony to jest pilnowanie żyrandola, jak to ma w swojej percepcji Donald Tusk, ale z drugiej strony jest to jakieś zapisanie się na kartach historii, uzupełnienie wpisu w Wikipedii, no jakiś idzie za tym taki sznyt państwowy i to jest być może piękne zwieńczenie kariery politycznej, no tak. Bo Tusk już, on nie jest już na takim etapie, gdzie on coś musi, on może i być może chce, tylko no pytanie, czy on będzie gotów postawić na szali losy koalicji, bo cały czas ja bym jednak obstawiał, że w wyborach prezydenckich, że jednak większość procentów obstawiałbym na to, że będzie jednak inny kandydat w wyborach prezydenckich niż Donald Tusk. Myślę, że w większym stopniu prawdopodobne by było startowanie Tuska w tych wyborach, gdyby na przykład Trzaskowski potrzebował drugiej tury w wyborach prezydenckich w Warszawie. Tak, tak. Bo to by była lampka ostrzegawcza, że gdzieś ten... Przecież Trzaskowski, nie wiem, czy widzieliście ten sondaż, Trzaskowski cieszy się większym poparciem w elektoracie trzeciej drogi niż Szymon Hołownia, jeśli chodzi o prezydenturę. I tam jest różnica kilkunastu punktów procentowych, to nie jest malutko. Więc to jest też no, jakiś znak może, że warto byłoby wystawić wspólnego kandydata? Jest taka teza... Tylko marzenia tak. Świętej głowy, ja wiem. Ale nie, ale... warto, znaczy to jest, to myślę, że warto by było, bo taki kandydat na pewno by wygrał, ale jedna rzecz, no Tusk w przeciwieństwie do Dudy ma autorytet i będzie miał. Jeżeli by był prezydentem, to byłby zupełnie innym prezydentem. Na pewno by poszerzył swoje prerogatywy nawet wcześniej. Ale no, też trzeba powiedzieć o tym, że jest lansowana taka teoria, że Rafał Trzaskowski na tyle sobie zaszkodził kwestią krzyży, że to może go naprawdę realnie dużo kosztować. A ja uważam, że to bzdura. Ja też uważam, że to jest bzdura, bo... Ale dużo o tym się mówi. Tak, on sobie zaszkodził mówi, w elektoracie, teraz... o który i tak nie zabiega, podejrzewam. Po pierwsze, mówiło się, ten elektorat kurczy, tak. Mówiło się, że się wkurzył Donald Tusk strasznie na to, że w kampanii wyborczej Trzaskowski podjął taką decyzję. Niemniej według mnie on został namaszczony, Trzaskowski, przez Tuska podczas wieczoru wyborczego. No dlatego ja, gdybym miał obstawiać tych różnych plotek, które się pojawiają, to moim zdaniem cały czas ten scenariusz prezydent Trzaskowski jest aktualny. Pamiętajmy, że to jest polityk zweryfikowany wyborczo, tak? On jednak zdobył te 10 milionów głosów, 400 tysięcy głosów więcej miał tylko Andrzej Duda. No, gdyby normalnie więc... zagranica była zliczona i tak dalej, to nie wiadomo, jakby to się nie znaczyło. Widać się na horyzoncie drugiego polityka, który byłby tak wysoko plasowany w tych rankingach zaufania, który no, byłby mierzony do tej roli, tak? Że trochę taka robota jak politycznego krawca, który jest wręcz predestynowany do bycia prezydentem. Zresztą tak się często mówiło o Trzaskowskim, że, no, że ta praca w samorządzie, w ratuszu, to jest taka charuwa, to jest taka praca u podstaw i to niekoniecznie gdzieś tam jest w klimacie, w którym najlepiej Trzaskowski się odnajduje, a bycie mieszkańcem Pałacu Prezydenckiego i ta możliwość wyjazdu zagranicznych, dyplomacja, no to jest jednak to. To też języki i tak dalej. Ale dobrze, to zostawmy, bo ja jeszcze chciałam o przyszłej roli Jacka Kurskiego porozmawiać, bo ciemny lud nie kupił Jacka Kurskiego. Oczywiście parafrazuję jego słowa, nie dostał się do Parlamentu Europejskiego, ale ja nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński nie chciał go jeszcze wykorzystać w jakiejś roli. Jaka jest rolą najbardziej prawdopodobną według was, Radek? Na pewno będzie bardzo ważną osobą w kolejnych kampaniach wyborczych, bo prezes... Będzie się patrzem teraz podczas pewnie kampanii prezydenckiej. Oczywiście, natomiast no, trudno będzie go jakoś wynagrodzić, ale już za poprzednią kampanię przecież dostał nagrodę najlepszą, jaką tylko mógł. No, on jest urbanem, jest z tego dumny, że jest urbanem, że jest propagandystą. On mówił ludziom, którym absolutnie wierzę, że ja jestem lepszy od Urbana i się tym chełpił i się kompletnie pogubił w tym wszystkim, bo się nie da tego pogodzić. Natomiast no, prezes będzie ciągle
ciągle patrzył na niego z uwielbieniem, bo prezes kiedyś, oglądając publicystykę, widział, jak Jacek Kurski idzie kontra czterech rzucających się na PiS polityków i sobie świetnie zdaniem prezesa radził. I on jest tak tym ujęty, że... Cały czas. No i też TVP... No oczywiście, no i TVP robiła olbrzymią robotę dla tej ekipy, dlatego no, prezes w to wierzy, ale Kurski często sam piłuje gałąź, na której siedzi i może też opiłować tę gałąź całą dla PiS-u. No, zgoda, to znaczy widać, że Jarosław Kaczyński jest ciągle pod tym urokiem, który roztacza wokół siebie Jacek Kurski. A to jest oparte na przeświadczeniu prezesa PiS, że wróciliśmy do stanu takiej głębokiej nierównowagi medialnej, prawda? Że skoro TVP zostało na nowo przejęte przez inną ekipę, już nie ma takiej skali propagandy, jaka była za dwóch kadencji PiS, no to znaczy, że mamy znowu nierównowagę na rynku medialnym i że znowu mamy przemysł pogardy i tak dalej, i tak dalej. Więc Jacek Kurski kojarzy się z tą, w mniemaniu prezesa, dobrą zmianą w mediach. Tylko pytanie no właśnie o te role, bo myślę, że już Kurski dostał szansę, prawda, w Banku Światowym. Tak. Nie wiem, jak Bank Światowy funkcjonuje dzisiaj bez takiego specjalisty. Natomiast no, pamiętajmy też, że no trochę więcej można zaoferować, jak jest się u władzy, a trochę mniej, jak jest się w opozycji. Więc ja za bardzo nie widzę w tej chwili, gdzie Jacek Kurski mógłby znaleźć dla siebie miejsce, no ale no, pamiętajmy też, że po wyborach samorządowych PiS znalazł parę przyczółków, więc tam może jakaś agencyjka, może jakiś Wola TV, tak, na przykład. Może w Otwocku jest jakaś instytucja ale dostępna. Ale przecież podobno pan Obajtek został z tą misją wysłany do Budapesztu. Mariusz mówił to u ciebie. Tak, Mariusz Gierszewski, pozdrawiamy. To prawda. No jest taka koncepcja, jednak to nie jest codzienna sytuacja, że węgierski podmiot składa wniosek o koncesję. No to, że prezes potrzebuje bardzo telewizji i czuje... No ale no to jest paździerz. Republika podała nawet ostatnio, że zmarł kolejny żołnierz. Ale Republika podawała inne sondaże w wieczór wyborczy. Ja wiem, no, ale oni podali informację na pasku, zmarł kolejny polski żołnierz, a choć chodziło o to, że to był mundurowy, który już nie był w służbie czynnej i zmarł z powodu choroby przewlekłej. A oni podają to tak, jakby to znów na granicy coś się wydarzyło, no więc ta propaganda idzie pełną parą w dalszym ciągu, no. No ale umówmy się, że to jest wszystko taka trochę, mam wrażenie, medialna przechowalnia, tak? Znaczy, bo przecież mieliśmy tam nalot dywanowy takich czołowych gwiazd TVP, które no, tłumnie przeszły. Tak. Ile im dajecie? Bo tutaj Sakiewicz nie jest Ja się tylko zastanawiam właśnie, jak to wygląda od strony finansowej, no bo ja nie wiem, czy to te stawki, które te osoby tam zarabiają. No wiesz, wyobrażasz sobie 100 tysięcy dla kogokolwiek. Śmierdzące tematy, niech oni tam się kiszą w tym swoim własnym sosie, my idziemy dalej. Ale tylko jedna rzecz, tak. Niech sobie będzie Republika TV, no póki mówimy oczywiście o prywatnej stacji. Pewnie, że tak. Krzyż na drogę. Prawo mieć swoją linię redakcyjną, ja tutaj będę zawsze bronił tego, bo tak samo patologią było mówienie, że TVP ma być równowagą na przykład do prywatnego TVN-u, w sytuacji, kiedy wszyscy wiemy, z czego utrzymuje się TVN, a z czego utrzymuje się telewizja publiczna i na tym polega patologia tego systemu i mylenie pojęć, tak, i wykrzywianie. Ale to są rzeczy, które jeszcze przez lata, słuchajcie, będziemy odkręcać, bo to się tak ludziom wbiło w głowę pewne rzeczy, że odkręcanie tego to będzie bardzo ciężka robota. Natomiast słuchajcie, ponieważ czas już nam nieubłaganie leci, ja jeszcze chciałam o jednej ważnej rzeczy. Co się wydarzy waszym zdaniem z koalicją 15 października teraz? No bo wiadomo, że pozycja Donalda Tuska wzrosła w sposób bardzo widoczny. Wiemy, że są już wewnętrzne konflikty w trzeciej drodze, są wewnętrzne konflikty w lewicy. Adrian Zandberg już straszy, że z tej lewicy będzie w ogóle odchodził, bo Tomasz Trela u mnie wczoraj powiedział, no to droga wolna, niech sobie idzie, więc tam jest ostro. W trzeciej drodze z kolei no, PSL zastanawia się, czy Szymon Hołownia i jego ludzie są jeszcze nadal wartością dodaną, czy raczej nie są większym obciążeniem. No i teraz pytanie, jak to się przełoży na funkcjonowanie całej koalicji rządzącej? Czy się nie przełoży? Moim zdaniem się na koalicję samą nie przełoży. Znaczy łatwiej jest skłóconymi ugrupowaniami manipulować. Oni mogą też daleko idące pomysły zgłaszać, ale te pomysły będą zgaszone. Śmieszne to jest nawet, że dużo było komentarzy o tym, że teraz Donald Tusk ich kompletnie zmarginalizuje i tak dalej, bo oni to sobie robią sami dzisiaj, naprawdę. No to nie, Donald Tusk może tylko patrzeć. Potykają się o własne nogi, oczywiście, tak naprawdę. Więc lewica, no, ja usłyszałem takie rzeczy o razem
w lewicy, że najlepiej, żeby sobie poszli dzień po wyborach, tak? Tak, bo już, też to słyszałam. Już takie były historie i to jest chyba nieuniknione. A trzecia droga, no to trudno powiedzieć, ale są siłą rozpędu chyba zmuszeni do tego, żeby przynajmniej do wyborów prezydenckich. Mm-hmm. No bo Kosiniak-Kamysz nie będzie chciał być kandydatem z 2% i swoją szansę jakoś przespał. Tak, Tomku? Znaczy ja myślę, że okej, jeszcze będziemy w takiej trochę poczekalni, bo, no bo wybory prezydenckie gdzieś tam czają się na horyzoncie i to też będzie ustawiało trochę agendę polityczną. Natomiast moim zdaniem po wyborach europejskich i generalnie po tych trzech akcjach wyborczych, tak, parlamentarnych, samorządowych i europejskich, koalicja wchodzi być może w najtrudniejszy dla siebie okres. Bo teraz się skończył okres ochronny. Skończy się okres chowania trudnych rzeczy do szuflady, unikania pewnych tematów. Po wybory, tak. I teraz partie, które, zwłaszcza taka lewica, czy w dużej mierze trzecia droga, które dostały zimny prysznic po tych wyborach, no będą walczyły o własną tożsamość, będą starały się odróżniać. No mamy już przecież sporo takich, no, pierwszych jaskółek o tym świadczących. Związki partnerskie chociażby teraz. Lewica tutaj ewidentnie przyjęła taki tryb bojowy, no chociażby kwestia tego, tej takiej, no, ale krótkiej, nie, ale jednak nie, szarży. Domek, ale zaraz, a ja muszę tutaj ci wejść słowo, bo to nie do końca, znaczy nie ma zgody w lewicy, jak to rozegrać. Bo oczywiście Kijów Mrowisko, jak zwykle, przyzwyczaiła nas do tego. Anna Maria wkłada, mówiąc, że wszystko jest dogadane i że w tym tygodniu już będzie informacja dotycząca porozumienia w sprawie związków partnerskich. Katarzyna Kotula, odpowiedzialna za ten projekt, dostała zawału serca, podobno jak to usłyszała, bo była już dogadana z Tuskiem i z Kosiniakiem-Kamyszem na spotkanie i nie w tym tygodniu, tylko dopiero w kolejnym. No i tutaj w samej lewicy są problemy dotyczące tego, jak rozegrać tę sprawę. Ale zobaczcie, na przykład jaką szarżę ostatnio przypuściła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny. To nie jest przypadek, tak? I to mówisz. Jest bardzo poważna sprawa, bo jednak mówimy o skali podwyżek dla sfery budżetowej. Jest propozycja ministra Domańskiego 4,1%. Ale to przypomnij, proszę, bo może nie wszyscy nasi właśnie widzowie wiedzą, o co chodzi. Trwają teraz ustalenia między rządem a Radą Dialogu Społecznego o to, jakie powinny być podwyżki dla budżetówki w przyszłym roku. Mhm. Minister Domański, czyli minister finansów, człowiek Donalda Tuska, zaproponował 4,1%. Taką skalę podwyżek. Związkowcy chcą 15%, co jest w ogóle, no, kosmosem budżetowym, tak? Bo każdy procent to są w ogóle, to jest jakiś miliard złotych albo i więcej. Mm. Więc o to toczy się gra. A tutaj wychodzi ministra Dziemianowicz-Bąk i mówi, że ona chce tam, nie pamiętam, 7,8%, na pewno ponad 7%. Dwukrotność tego, co chce minister finansów. No, właśnie. No i mieliśmy dwa dni takiego naprawdę sporu w rządzie i wczoraj rząd jednak stanął po stronie ministra Domańskiego, co nie powinno być zaskakujące. Ale jednak, no, trudno było nie odnotować tej wolty minister Dziemianowicz-Bąk i zobaczymy, na jakich jeszcze polach będzie dochodziło do tych starć. No, kwestia tych związków partnerskich. No właśnie, jak to się zakończy? To jest ostatnie pytanie. Związki partnerskie, bo to podobno ma się rozstrzygnąć w przyszłym tygodniu, a ja dzisiaj przytoczyłam sondaż, według którego, no, zdecydowana większość, prawie 70% Polaków jest za związkami partnerskimi, szczególnie jeżeli chodzi o kwoty. O kwestie związane z majątkiem, ze szpitalami, możliwością odwiedzania się, dziedziczeniem i tak dalej. Jedyną kontrowersją nie do przełknięcia jest kwestia adopcji przez pary homoseksualne. Ale tego chyba w tym projekcie w ogóle nie ma. Dlatego nie ma tu szczególnie dużo problemów. No, Anna Maria Żukowska, no, kompromituje tą formację. Ja nie wiem, że tam nie ma żadnego człowieka albo człowieczki, kobiety, która złoży wniosek o jakąś sankcję dla niej. To bardzo mnie dziwi. Ale ja nie podpowiadałem. Włodzimierz Czarzasty się nie zgodzi. Rejtanem i w ogóle wszystko. Sankcje. Znaczy, ja tutaj mam nastawienie, że uwierzę, jak zobaczę, bo już od stycznia mniej więcej słyszymy, że już za chwilę, już za momencik ten projekt będzie, że to jest takie ważne. Było to też w 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej, więc no, ta presja jest i powinna być, no bo trzeba dowozić po prostu tego typu rzeczy. Miało być w 100 dniach i to bardzo było ważne dla wyborców. Oczywiście można się powoływać, że Hamulcowy jest gdzie indziej, że to jest koalicja i tak dalej. Ale projekt ma być gotowy i przyjęty, to jest jedno, a to, że sobie prezydent będzie wetował, to jest zupełnie inna historia. Ja mówię o ludowcach. Więc zobaczymy. Zapowiedź jest taka, że jeżeli do końca czerwca to nie będzie projekt rządowy, no to wtedy lewica wychodzi z tym w trybie poselskim. Trzymam za słowo. Zobaczymy, co się będzie potem działo na sali plenarnej, a myślę, że mogą być dosyć... No, ciekawe czasy przed nami. Lewica nic nie zarobi na tym. To jest w ogóle kuriozum, bo to jest jej temat, który jest w pełni teraz przejęty przez Donalda Tuska, oczywiście. Także zrobili sobie, a mogli na przykład walczyć z majątkiem kościelnym i tutaj kompletnie dali ciała, mówiąc kolokwialnie. Przecież Włodzimierz Czarzasty uciekał przed pytaniem o fundusz kościelny ostatnio.
No wstyd, no jak na lewicę. I stwierdził, że on nie wie. Zespół, co miał wprowadzić reformę funduszu, też jakoś tak ostatnio. Tak, no właśnie. No, trudne czasy przed lewicą. Pytanie, czy będzie jakaś autorefleksja? No, pewnie nieraz jeszcze porozmawiamy na ten temat. Panowie, to była przyjemność, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Radosław Gruca, Radio Z i Tomasz Żółciak, Mani.pl. Kamila Biedrzycka, dziękuję za dziś i za cały ten tydzień. Wracamy do Państwa w poniedziałek o godzinie 9:07. Spokojnego, dobrego weekendu. Proszę odpocząć, zrelaksować się i może nie myśleć zbyt dużo o polityce. Taka propozycja. Dzięki, do zobaczenia.